Witajcie, kochani. Znów po przerwie nagram krótką audycję. W tym momencie poczułam, że mam to zrobić i natychmiast włączyłam dyktafon. Otóż mam takie fajne myśli w tej chwili, uczucia, jakby powracając do dziecka, którym byłam. Tego małego, niewinnego, niewypaczonego różnymi poglądami, nienafaszerowanego jeszcze złem, dobrem, ocenianiem. I poczułam w tej chwili wyraźnie, kiedy bawiłam się jako to małe dziecko, wymyślając różne zabawy, nie było wtedy ani przeszłości, ani przyszłości. Liczył się tylko ten czas, tu i teraz. Wracam do tego ponownie od pewnego czasu, czując jeszcze bardziej jedność. Jedność jako życie. Życie, które się toczy, które się dzieje, a którego się tak bardzo bałam jeszcze nie tak dawno temu. Nadając mu różny sens, w zależności od wydarzających się sytuacji, oceniania tego. To było takie straszenie samej siebie, czymś bardzo nierealnym, nierzeczywistym. Te wszystkie mechanizmy działają jak odruch Pawłowa, a to wszystko zostało wykształcone przez lata naszego życia. W zasadzie tylko to małe dziecko jeszcze miało szansę na przeżywanie prawdziwego życia do pewnego okresu. Warto wrócić do tych momentów nie tylko pamięcią, ale uczuciami. Przypomnieć sobie je w sobie, gdyż one nigdzie nie odeszły, nie uciekły tak naprawdę. Cały czas są w nas, ponieważ są prawdziwe, zawsze były. Jest to prawda o nas. Dlatego tak bardzo dziękuję teraz sobie, tej kochanej małej Anusi, która uczy mnie teraz mądrości. Po tylu latach życia mogę się teraz na niej wzorować, wreszcie ją doceniając i szanując. To, co mi pokazała, co wniosła w moje życie. Mam taką bazę, na której się mogę oprzeć w tej chwili, aby uruchomić w sobie ponownie te procesy, tak prawdziwe, rzeczywiste, w których żyłam, którymi byłam, kiedy życie nie wkręciło mnie w zupełnie inne tryby, te nieprawdziwe, zafałszowane, które stopniowo zaczynałam przejmować, sądząc, że tak trzeba żyć, albo tak muszę robić, aby przetrwać, aby udało mi się przeżyć na tym świecie, tak bardzo wypaczonym. Pamiętam, jak się broniłam przed tym, jak bardzo nie chciałam żyć i w tym być. Kiedy zobaczyłam, że to wszystko, co się dzieje wokół, na zewnątrz, absolutnie mi nie pasuje. Ale to już było w tym bardziej takim dorosłym życiu. Jednak wracając do tego dziecka, doskonale pamiętam, ile miałam inspiracji i nigdy się nie nudziłam. Zawsze miałam fajne pomysły, aby bawić się z samą sobą. Tak naprawdę nie potrzebowałam nikogo do tej zabawy, gdyż wypełniałam całą sobą, jakby całą przestrzeń. Byłam tym wszystkim. I pamiętam tą radość. Ona teraz ożywa. Ta pamięć tego wszystkiego powoduje ulgę i ogrom wewnętrznej radości, że jest to możliwe i że to było najpiękniejsze, najlepsze dla przejawiania mnie samej, prawdziwej, niewinnej. I nie musiałam posiadać wiedzy, do której byłam zmuszana w późniejszym życiu, bo ta wiedza nie była do niczego potrzebna. Kiedy byłam sama kreatorem, twórcą i nie potrzebowałam zbyt wielu narzędzi, aby to realizować. Tak naprawdę to prawie niczego nie potrzebowałam, aby się dobrze bawić, a sprawiały to czyste uczucia, brak chorych wyobrażeń. I ta baza była naprawdę prawdziwa. Wtedy można niewiele mając doskonale się realizować, być szczęśliwym, radosnym, tak właśnie jak mają małe dzieci. Jeśli im się na to pozwala, to jest piękny rozwój człowieka, który w przyszłości da cudowne owoce. Ale niewiele jest takich świadomych rodzin, niemniej są. I dla nich wielki szacunek za to, że pozwalają sobie na tą prawdę o samych sobie i tym dzieciom, które wzrastają. Dzisiaj czuję taki piękny dzień jeszcze większej jedności, zanikania jakiegoś rozdzielenia od czegokolwiek. Od rana sobie płynę w takiej pięknej energii, która mi wszystko wyjaśnia, rozjaśnia. Znikają wszelkie żale, nieporozumienia, przede wszystkim własne wyobrażenia na różny temat. Jeszcze bardziej czuję, że jestem tym życiem, które się rozgrywa, które sama wybrałam dla własnej zabawy. Mówi się o samorealizacji, ale tak naprawdę to jesteśmy zrealizowani do końca zawsze, gdyż jesteśmy całością tego wszystkiego. Nie ma żadnych dopełnień, poprawek, uzupełnień. To jest tylko zabawa, w którą wnikamy, która jest nam dana jako istotom cielesnym, co jest bardzo piękne. Dzięki tym dzisiejszym uczuciom, takim doświadczeniom, znika oskarżanie, znika umniejszanie własnego życia, znika przypisywanie czegokolwiek, komukolwiek. Kiedy wypełnia mnie radość, szczęście i miłość, to naprawdę to płynie do wszystkich.
na wszystko, co istnieje. Nie ma niczego, co lepsze i co gorsze, co powinno być, a co nie powinno. Wiem, że wszystko jest właściwe, wszystko jest dobre, wszystko jest cudowne. Patrząc z poziomu serca, to wszystko nabiera cudownego smaku i ma się jeszcze większą chęć żyć jako życie. Skoro jestem życiem, to mogę sobie życzyć jak najlepszej zabawy, aby przejawiać to, co najpiękniejsze we mnie. Pozwolić sobie na jeszcze większą otwartość, na własną twórczość, na inspiracje, które pochodzą ze mnie samej. Już nie potrzebuję ich szukać na zewnątrz. Podpatrywać, przysłuchiwać się czemuś innemu niż tylko sobie, samej. Bo jest to najprawdziwsze, kiedy owoce na zewnątrz pochodzą z nas samych. One są naprawdę najsmaczniejsze nie tylko dla nas, ale również są dobre dla innych, którzy są otwarci, też mogą z nich korzystać, bo zawsze jest ich nadmiar. Miłość jest nieograniczona, jej źródło jest niewyczerpywalne. Stąd mamy wszystko, czego potrzebujemy zawsze, wszędzie. Ta cudowna jedność upewnia mnie, że jest wszystko okej, jest wszystko bardzo dobrze i tylko dziękuję za wszystko, za każdego z nas, za wszystko, co istnieje i za moje życie, które sama sobie wybrałam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i życzę wyjątkowego dnia. U mnie pada deszcz, ale też czuję się cudownie z tym właśnie, ponieważ ten deszcz też ma swój urok. Dzięki niemu przyszedł taki nastrój, a nie inny dzisiaj. Ta cisza, te dźwięki, kropel uderzające o szybę, zagrały we mnie, dały mi taki koncert w mojej duszy i od rana płyną piękne pieśni o mnie samej, dla mnie samej. Czym się dzielę? Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.